Dowiezie ją do samego końca. I ostatnia prosta, drodzy Państwo, bijemy brawo, dopingujemy, bo to zwycięzca City Trail Tour w Lublinie po raz kolejny na pozycji numer 1 Artur Kern. Witamy Artura, 15 minut. I szanowni Państwo, jaka walka o drugą pozycję! Jak ona się zakończy? Dosłownie, minimalnie była to przewaga w zasadzie kilku dziesiątych sekundy. Na tyle jednak wyraźna, że oczywiście gołym okiem można było stwierdzić, kto z tej walki wyszedł zwycięsko. I witamy kolejnego zawodnika. Tutaj strefa tuż poza podium. Cały czas ścisła czołówka rywalizacji. 16 minut 25 sekund. Czwarty zawodnik. Oczywiście warto jeszcze gdzieś tam wyrywać sobie te cenne sekundy. Być może świadczy to o rekordzie życiowym, być może o rekordzie trasy. Mamy przecież pełnię sezonu, można powiedzieć, pomiędzy wiosną a jesienią. Tych startów latem właśnie brakuje. Tym bardziej taka piątka na przetarcie jest naprawdę pomysłem, świetnym pomysłem, idealnym. I w tej chwili zwyciężczyni City Trail Tour z rezultatem około 19 minut, być może poniżej, Joanna Wasilewska.